kolejny projekt dotyczy jest autorstwa Komisji Planowania Przestrzennego. Uchwała nr 2/304/2013. Na referenta wskazano pana przewodniczącego komisji Andrzeja Jędrzyka. Informuję też państwa, że do tego projektu, który państwo macie przed sobą, do przewodniczącego wpłynęła autopoprawka Komisji Planowania Przestrzennego do druku 2/304/2013. Po odczytaniu projektu, jak i następnie autopoprawki, też poproszę pana przewodniczącego. Przy czym przypominam, że procedowanie będzie przebiegać następująco. Po odczytaniu i po ewentualnej dyskusji będziemy najpierw głosować za autopoprawkę, a po przegłosowaniu na tak lub nie autopoprawki będziemy głosować ostatecznie w kształt projektu uchwały. Panie przewodniczący, proszę bardzo. A pan nie ma druku, tak? Nasza mama, bo ona tutaj jest 10 druku. Proszę bardzo. I od razu znajdę. To już jest. Projekt Komisji Planowania Przestrzennego, uchwała nr 2/304/2013 Rady Dzielnicy 10 Swoszowice z dnia 22 stycznia 2013 roku w sprawie zgłoszenia uwag do projektowanego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa. Podstawa prawna, paragraf pierwszy. Wnioskuje się do Biura Planowania Przestrzennego UMK o uwzględnienie w projektowanym studium następujących uwag. 1. Zmiana w studium tych terenów U i UH na MW, które w planie Kliny Gadomskiego 2 określono jako 3 MWU, 4 MWU, 5 MWU. Mogę wyjaśnienie w tym momencie przeczytać? Ja myślę, że najpierw lepiej odczytać, jednolicie. Znaczy, nie, proszę tak, można wyjaśnienie oczywiście na bieżąco, ale proszę zaznaczać, co nie jest treścią projektu. Wyjaśnienie jest takie, że w starym studium te tereny były zielone. W planie Gadomskiego zrobiono mieszkaniowe, a z kolei w nowym studium są usługowe. Zostały zamieniony na usługi. Tutaj radni z Chin wystąpili, żeby miały charakter mieszkaniowy, tak jak jest to w planie obowiązującym. To do wyjaśnienia. Przekwalifikowanie, teraz już czytam dalej. Przekwalifikowanie terenów leśnych na terenie wszystkich fortów w obrębie dzielnicy 10 na tereny zieleni urządzonej ZU. Następna uwaga. Rozszerzenie terenów oznaczonych w studium jako MN po południowej stronie ulicy Kąpielowej na teren całej działki 183 w jednostce ewidencyjnej pod górze obręb 88 w celu umożliwienia wnioskowanego przez Klub Kraków z przekwalifikowania jej na tereny rekreacyjno-sportowe w ramach planu Swoszowice Uzdrowisko, co poparła Rada Dzielnicy 10 Swoszowice uchwałą numer rzymskie 18/218/220 z dnia 12 kwietnia 2012. Wprowadzenie do studium bezkolizyjnej obsługi komunikacyjnej dla terenu UH w połączeniu z ulicą Zakopiańską po jej wschodniej i zachodniej stronie w osiedlu Opatkowice Wschód i Opatkowice Zachód. Przedostatnia uwaga. Zmiana w studium części terenów ZN położonych na południe od linii kolejowej objętych MPZP Opatkowice Zachód, zajmującej działki 72/1, 72/2, 71/1, 70/1 w jednostce ewidencyjnej pod górze obręb 85 na tereny MN. Wprowadzenie do studium terenu MN, to już kolejna uwaga, na obszarze działki 119 w jednostce ewidencyjnej pod górze obręb 83 objętej MPZP Opatkowice Północ. To jest uchwała. Paragraf 2, zapomniałem. Ustawa wchodzi w życie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I do tego nasze autopoprawki. Autopoprawki Komisji Planowania Przestrzennego do druku nr 2/304/2013 z dnia 22 stycznia 2013. Następujące uwagi. Zmiana w studium części terenów ZN położonych na południe od linii kolejowej objętych
plan opatkujący zachód, zajmujący działki 72 przez 1, 72 przez 2, 71 przez 1, 70 przez 1, w jednostce pod górze, obręb 85 na terenie MN. Wprowadzenie do studium terenu MN na obszarze działki 119 w jednostce pod górze 83 objętej planem Opatkowice Północ otrzymują nowe brzmienie jako jeden punkt. Zwężenie w studium terenu ZN znajdującego się na obszarze planu Opatkowice Zachód po południowej stronie linii kolejowej w rejonie działek 72 przez 1, 72 przez 2, 71 przez 1, 70 przez 1 w obrębie 85 jednostki pod górze do pasa, czyli to zwężenie, do pasa o minimalnej szerokości przewidzianej dla strefy oddziaływania linii kolejowej przy jednoczesnym przyłączeniu tak uzyskanych terenów do sąsiednich terenów MN. Wprowadzenie do studium terenu MN w rejonie działki 119, 83 obręb pod górze objętej planem Opatkowice Północ. I teraz punkt drugi. Wprowadza się kolejne uwagi. Zmiana w studium części terenu ZN na MN położonej wzdłuż projektowanej drogi oznaczonej w planie Słoszowice-Uzdrowisko jako 1KDXR w rejonie skrzyżowania ulic Lasogórskiej z Moszyńskiego z zostawieniem niezbędnego korytarza wentylacyjnego oraz pasa zieleni. Kolejna uwaga. Zmiana w studium części terenu ZN na MN będącej przedłużeniem pasa terenu MN położonego wzdłuż ulicy Szczegów i Koszutki aż do ulicy będącej ich wschodnią łącznicą. I kolejna, ostatnia uwaga autopoprawki. Zmiana w studium terenu ZN na MN położonego wzdłuż projektowanej ulicy Nowego Sławka w celu wykorzystania powstałej nowej infrastruktury drogowej. Podpisano Andrzej Janczyk, przewodniczący Komisji Kontrolnej. Dziękuję za odczytanie projektu wraz z autopoprawką. Ja rozumiem już tak, podczas czytania projektu tych autopoprawki pan przewodniczący na bieżąco tłumaczył zasady poszczególnych zapisów, więc jakby już nie proszę o komentarz, jedynie otwieram dyskusję, czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie. Wobec braku chętnych dyskusji przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę podnieść rękę. Oczywiście. Też nie poprawki, bo akurat autopoprawki, ale dziękuję za przypomnienie, bardzo słusznie. Szanowni Państwo, oczywiście nie głosujemy projektu uchwały, głosujemy, tak jak mówiłem przed chwilą, na początku procedowania, najpierw autopoprawkę. Zapytuję Państwa, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem autopoprawki komisji, proszę podnieść rękę. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jest przeciw, proszę podnieść rękę. Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że autopoprawka została przyjęta. I teraz przechodzimy do głosowania projektu uchwały zawierającego autopoprawkę, którą przed chwilą przyjęliśmy. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę podnieść rękę. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jest przeciw, proszę podnieść rękę. Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty.